Zapis testu terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-173. SCP-682 wprowadzony do przechowalni SCP-173. SCP-682 wydaje kilka piskliwych dźwięków, po czym gwałtownie przybiera do ściany jak najdalej od SCP-173, wpatrując się w obiekt przez cały czas. SCP-682 kontynuuje wpatrywanie się w SCP-173 przez kolejne 6 godzin bez przerwy. Agenci zostają uzbrojeni w wielkokalibrową broń wyborową, snajperską, i strzelają w oczy SCP-682, przerywając w tym samym czasie wszelką obserwację obu obiektów. Po wznowieniu obserwacji, SCP-682 jest widoczny na podłożu, z wieloma ranami wokół głowy, szyi i kończyn. SCP-173 widoczne jest tkanką SCP-682 na swoich rękach. SCP-682 gwałtownie regeneruje obrażenia. Przenosi się na inną ścianę, wytwarza kilka zestawów oczu na różnych częściach ciała, wiele pokrytych grubą, przeźroczystą osłoną pancerza. SCP-682 kontynuuje wpatrywanie się w SCP-173 przez kolejne 12 godzin, pomimo dodatkowych wysiłków agentów i personelu Fundacji. SCP-682 otrzymuje pozwolenie na opuszczenie przechowalni i zostaje przechwycony w przechowalni tymczasowej. Notatka. Po przebadaniu materiałów, wydaje się, że SCP-173 nie był w stanie zadać SCP-682 śmiertelnych obrażeń ze względu na różnice w fizycznej wielkości. Możliwe będzie powtórzenie tego testu w przypadku, gdy SCP-682 będzie ranny na tyle, aby jego wymiary i masa były zbliżone do tych, które posiada SCP-173.